What we do here is go Siema. Mamy dzisiaj coś dla turystyków, więc jeśli jeździsz takim motocyklem i chcesz niedrogo, a dobrze się ubrać, to mamy taki zestaw dzisiaj dla Ciebie. Bardzo dobrej firmy, jaką jest Bius. Jest to Murano Pro model. Model Murano Pro, mamy tutaj kurtkę turystyczną, spodnie turystyczne. Jest to całkowicie z poliestru, 600D mamy wzmocnienia, łokcie, barki mamy aż 900D. I słuchajcie, jeszcze taka bardzo ważna rzecz, ubierzemy w nią i tych bardzo chudych, bo zaczynamy od rozmiaru 48, i tych naprawdę bardzo potężnych mężczyzn, którzy mają większe bicepsy niż ja, bo kończy się na rozmiarze 64, czyli słuchajcie, jeśli macie te obawy, przyjeżdżajcie, na pewno damy sobie radę. Cały zestaw jest teraz gdzieś tam w promocji i na pewno taniej idzie go wyrwać, więc jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na zakup i jeszcze gdzieś tam przeszukujecie internet w poszukiwaniu dobrych turystycznych kurtek i spodni, zapraszamy do Motoakcesoria. A teraz krótko o tym zestawie. Jeśli chodzi o spodnie, mamy tu oczywiście wstawki elastyczne, tak samo jak i w kurtce, czyli żeby te nogi nam fajnie pracowały. Mamy oczywiście w kurtce i w spodnie. Mamy też szwy atestowane ISO, oczywiście mamy protektory barki, łokcie, w kolanach mamy, w spodniach mamy kolana, tak? Trochę się pogubiłam. Są to oczywiście atestowane protektory sastekowe. Bardzo przyjemny materiał, materiał, który pod wpływem ciepła dostosowuje się do Waszego ciała, w momencie uderzenia twardnieje. Dobrze, jeśli chodzi teraz o kurteczkę, mamy tutaj 6 kieszeni, w tym dwie wodoodporne. W spodniach mamy 4 kieszenie, w tym 2 wodoodporne. Teraz przejdźmy sobie do kurteczki. Zobaczcie, mamy możliwość regulacji w pasie, tak? Jest możliwość regulacji w pasie, jest możliwość również regulacji w bioderek. Na rzepa, o proszę bardzo, jeszcze na zameczek. Dodatkowo zakończone biuzem takim gumowym, żeby w rękawiczce bardzo fajnie nam się łapało ten zawias. Kieszenie, proszę bardzo, rzep. No to widać, jak one są głębokie, nie kończą się tu, tylko gdzieś tu. Też oczywiście zakończenie gumowe z jednej i z drugiej strony, tak żeby nam się bardzo dobrze te kieszenie w grubych rękawicach łapało. Drugie kieszenie mamy zaraz tutaj. Niestety one nie są zapinane na nic, więc tu na podróż nie wkładajcie cennych rzeczy. Teraz przejdźmy o tu. Zobaczcie, tu są następne kieszonki z jednej i z drugiej strony. Są to kieszonki wodoodporne. A tu mamy, moi mili, wentylację, tak? Wentylacja z jednej i z drugiej strony, zresztą tak jak jest napisane, nie ma tu żadnego problemu, czyli jak będzie bardzo ciepło, odpinacie się, wypinacie podpinki i jedziecie dalej. Sam kołnierz zakończony neoprenem. Proszę bardzo, mamy też na klipsa tutaj, gdybyśmy się nie chcieli zapinać, o, proszę bardzo. A tutaj jest jeszcze kołnierz regulowany. No, trzeba mieć trochę siły, żeby to przeciągnąć. Kurtkę otwieramy. Zaraz przejdziemy do jej środka. Jak widzicie, zabezpieczone dodatkowo rzepem i zamkiem. Ale to zaraz. Przejdźmy na razie do rękawu. Rękaw mamy regulowany na bicepsie, więc jeśli macie małe bicepsy, to nie idźcie na siłownię, tylko spokojnie możecie się tu spiąć. Tak samo mamy w przedramieniu. Mamy podwójną regulację, czyli z tym nie ma żadnego problemu. Cały rękaw zakończony, zobaczcie, zamkiem. Mamy zamek, jest tutaj podpineczka i dokładnie jeszcze mamy możliwość na rzep. Więc ta regulacja jest tutaj naprawdę perfekcyjna moim zdaniem. Jeśli chodzi teraz o plecy, ja się tu poprzesuwamy, żeby one się nam tak nie ruszały. Bardzo ładnie designersko wykończony pas, dodatkowe przeszycia. Mamy tutaj też kolorystykę pociągniętą, pleców oczywiście nie ma, to jest tylko i wyłącznie wkładka, to jest informacja, producent Wam daje, żebyście nie pytali, czy jest tam protektor, czy nie ma, tylko trzeba sobie go dokupić. Wentylacja w całości odpinana, dwustronna, czyli wszystko, co Wam wleci z przodu, wyleci Wam również z tyłu, czyli ta cyrkulacja powietrza jest ciągle zachowana. Przejdźmy sobie teraz do środeczka tej kurtki. Mamy zabezpieczenie drugie przed wodą, tak.
czyli jest tutaj rzep, plus dodatkowo jest zamek. Zobaczcie, te rzepy są skonstruowane w taki sposób, że jakby nawet woda Wam przedostała się tu, to ona ma za zadanie spłynąć do samego końca, a nie przedostawać się Wam pod kurtkę. Bardzo ładnie pikowana, oczywiście ocieplająca podpinka. W podpince oczywiście kieszonka. Cała podpinka jest do wypięcia, zobaczcie. Zostaje nam bardzo fajna siateczka, która bardzo dobrze odprowadza wilgoć. Oczywiście to wszystko działa tylko i wyłącznie z bielizną termoaktywną, czyli jak nie macie bielizny termoaktywnej, to i tak z tej kurtki nie wydusicie tego wszystkiego, co byście zrobili, mając fajną, dobrą, działającą bieliznę termoaktywną. Zamek ze spięciami, ze spodniami, ze spięciem, ze spodniami, długi, bez rewersu, dlaczego? Bo w spodniach już przechodzimy, też nie ma tego rewersu, czyli zapinacie się i bez problemu dalej jedziecie. Jest tutaj rewersik. Spodnie mają regulację w pasie, czyli nawet jak będą troszkę gdzieś tam w pasie za luźne bądź za małe, to możemy je sobie tutaj śmiało wyregulować. Tu jest gumka, więc na biodrach nam się bardzo fajnie oprze. Te oprze są te spodnie. Kieszonki, tak jak mówiłam, cztery, dwie mamy tu i na nodze. Ta na nodze jest bardzo dobra, bo ona jest dość głęboka, wodoodporna, czyli śmiało możecie sobie włożyć dokumenty, telefon, cokolwiek. Z drugiej strony ta sama zasada, tak? Kieszonka, kieszonka. Wstawki elastyczne, tak jak mówiłam, nad kolanem, żeby nam się nogi bardzo fajnie tutaj układały. Protektor sastykowy, już bardzo mięciutki, bo nam się tu wszystko nagrzało. Końcówki spodni, regulacja na rzep, bardzo długa. I oczywiście na zamek, tak żeby lepiej buty nam się wkładały. Spodnie oczywiście też mają podpinkę do wypięcia, zobaczcie. No, zobaczycie, zobaczycie. Jest tu podpinka do wypięcia, jak ją wypniecie, to już przy, myślę, 17 stopniach spokojnie w samej tej siateczce dacie radę. Tak jak mówiłam, cały zestaw teraz jest w super promocji. Jest on dostępny w każdym naszym salonie, w motoakcesoriach, w różnych wariantach. Jeśli się tylko skończy, my go będziemy na bieżąco zamawiać, bo są to bardzo dobre materiały, bardzo dobra firma. Więc jeśli polujecie na zestaw turystyczny, koniecznie odwiedźcie naszą stronę. Zobaczcie sobie ten zestaw Murano Pro. Polecam, pozdrawiam, hej!